TVG9, zespół ekspertów niezależnych opublikował raport na temat Smoleńska. Raport no, bardzo ważny w przededniu rocznicy katastrofy smoleńskiej. Niestety ukazał się tylko na internetowych blogach i niszowych serwisach. Media te, no powiedzmy oficjalne, reżimowe, oligarchiczne nie opublikowały tego jakże interesującego raportu. Wprost miał się ponoć ukazać. Został zdjęty w ostatniej chwili. No raport miażdży rząd Tuska, miażdży premiera, miażdży ministra obrony narodowej. Mówi o zaniedbaniach w lotnictwie wojskowym, które to zaniedbania doprowadziły do kilku wypadków. We wcześniejszym, jeszcze przed Smoleńskiem, wypadku Kazy zginęli wysocy rangą dowódcy Wojska Polskiego. I nie wyciągnięto z tego żadnych konsekwencji. No wreszcie raport mówi o samym Smoleńsku, o zaniedbaniach i no przewinieniach, jakich dopuścił się rząd Tuska i służby mu podległe, w szczególności MON i BOR. Nie sprawdzono lotniska, na którym miał lądować prezydent. Dowódcy wojskowi i inne bardzo ważne osoby w państwie. Brak ochrony kontrwywiadowczej dowódców wszystkich rodzajów sił zbrojnych Wojska Polskiego. Zignorowano ostrzeżenia polskiego ambasadora, że lotnisko w Smoleńsku nie nadaje się do lądowania. MON zrezygnowało z rosyjskiego lidera, który wcześniej naprowadzał nasze samoloty. MON nie przygotowało i nie zabezpieczyło lotnisk zapasowych i kłamało, że to zrobiło. Umieszczając wszystkie tak ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa osoby w jednym samolocie, złamano procedury NATO, wszelkie inne procedury bezpieczeństwa, a wręcz postąpiono wbrew zdrowemu rozsądkowi. Nie skoordynowano części cywilnej i wojskowej delegacji, co spowodowało bałagan organizacyjny i brak na lotnisku w Smoleńsku ochrony żandarmerii wojskowej dla najważniejszych generałów i ich środków tajnej łączności z NATO. I na koniec zespół formułuje wprost wniosek, no miażdżący rząd Tuska. Gdyby służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa i jego najważniejszych osób dochowały procedur, do katastrofy smoleńskiej by nie doszło. A więc no, wiemy, że no, na 100% rząd Tuska, podległe mu służby, w szczególności minister obrony narodowej, są winni katastrofy. Możemy ewentualnie dyskutować, czy to było jakieś rażące niedbalstwo, wręcz zbrodnicze niedbalstwo, czy po prostu współudział w zamachu. Na ten temat eksperci się nie wypowiadają, no ale to już można powiedzieć, no, zestawiając te informacje z innymi faktami, które nam są znane. Także no tutaj dzięki blogerowi Fiatowcowi na portalu Nowy Ekran no mogliśmy się dowiedzieć o tym raporcie.